Popołudnie jest chłodne, ale rześkie. Wiatr od zachodu przynosi wilgotny chłód, ale na niebie nie widać chmur, ani od zachodu, skąd zazwyczaj nadciągają wiosenne deszczowe ulewy, ani od południa. Niebo jest czyste i jasno-błękitne, a w zapachu wiatru, mimo że jest chłodny i chwilami dość ostry, czuć powiew wiosny. Trawa za palisadą zieleni się na wzgórzach. Tu i tam coraz chętniej pojawiają się kwiaty, a my widzimy, jak w tych podmuchach wiosennego wiatru przed długim domem w Czerwonej Skale dookoła paleniska, które teraz jest zupełnie wygaszone, stoją mieszkańcy osady. Przede wszystkim zwracamy uwagę na Wietara, wodza tej osady i wodza tego ludu, który w tej osadzie żyje. Jak wygląda Wietar? Wietar jest silnym mężczyzną. Silnym w swojej postawie. Jest zawsze coś dumnego, nawet pysznego w jego obyciu. Ubrany jest w pancerz. Bardzo często. Pancerz w zasadzie jest jego strojem. Lekki pancerz kolczy z elementami skóry, z elementami futra i Wietar o włosach ciemnego blondu, brodaty, z trochę przygolonymi bokami i dłuższymi włosami zaczesanymi do tyłu i z takimi twardymi rysami twarzy i trochę poważnym, a jednocześnie cały czas trochę niepoważnym spojrzeniu. I Wietar zawsze patrzy. Patrzy dumnie i jakby zawsze gdzieś obok, gdzieś w dal. Naokoło, w kręgu, dookoła miejsca, gdzie wieczorami płonie ogień, stoją mężczyźni, głównie starsi i ci, na których włosach i brodach widać najwięcej siwych włosów, stoją najbliżej wodza. Młodsi stoją nieco dalej. Kobiety, biegające dzieci w pewnym oddaleniu od miejsca narady. Gdzie podczas tej narady starszych znajduje się Brago? Brago uważa, że powinien stać bezpośrednio obok wodza, ponieważ służy mu bardzo oddanie od jakiegoś czasu i to jego razem z Ingeborgą wziął ze sobą na wyprawę, ale kiedy rozpoczęło się to spotkanie, to wszyscy siwi starcy zgrzybiali, od razu pozajmowali swoje miejsca, a kiedy ja się przechadzałem trochę jak kot w lewo i w prawo, szukając swojego, to patrzyli na mnie tak jak zwykle tym swoim wzrokiem, który widzi tylko moją plamę na twarzy, widzi tylko dzikość w oczach i wolaliby widzieć mnie w lesie. Więc kucam trochę poza tym kręgiem, niedaleko za prawym ramieniem Wietara. Tak, gdyby się obrócił i spojrzał na mnie, bo potrzebowałby jakiejś mojej rzeczy, to będę blisko. Ale prawdę mówiąc, wolałbym być w lesie. Po lewej ręce Wietara stary woj Gniewomir stoi, lewą rękę ma zaciśniętą w pięść i opartą na biodrze, prawą tak trochę głaszcze, trochę skubie się po brodzie. Brwi ma zmarszczone. Widać po nim ciągle, że to jest mąż, który nadal umiałby
władać mieczem i który nadal mógłby się przysłużyć czerwonej skale, gdyby wybiła godzina próby. Choć pewnie zostało mu jeszcze tylko kilka wiosen, kilka jesieni, zanim odejdzie do przodków. I widać wyraźnie, że jego wzrok co chwilę zsuwa się z twarzy Wietara do jego lewego boku, gdzie przypasany jest miecz Moret. Po prawej ręce Wietara na prostym drewnianym krześle wyściołanym skórą siedzi stary kapłan Siemowit. Długie, szare włosy opadają mu na ramiona i plecy. Długa, szara, nieco zmierzwiona broda przykrywa jego pierś. Oczy ma półprzymknięte, jak niemal zawsze. I Siemowit jest już starcem. Starcem, którym mocy zostało jeszcze niewiele, ale ciągle jego słowa i jego rada są jednymi z filarów ludu Czerwonej Skały. Gdzie podczas tej narady jest Ingeborga? Ingeborga stoi trochę oddalona od głównego kręgu, tak żeby być dość blisko Wietara i dość blisko Braga i żeby móc widzieć twarz Wietara. I w razie czego, jeśli będzie potrzebne, to podejść. Ona stoi tak, że wiadomo, że zaczęła być tutaj istotna, ale trzyma się tak, nie wtrącając się. Tylko oczy jej błyszczą w ciemnościach. Tam jest wygaszony ogień? Narada jest przy wygaszonym ogniu? Tak, bo jest wczesne popołudnie. Jest środek dnia. I to nie jest czas uczty wspólnej, lecz narady wynikłej z powrotu wodza i z oczekiwania, by zdał sprawę z tego, co podczas tej wyprawy się przytrafiło. I Gniewomir podnosi jakby z trudem swoje szare oczy od boku Wietara i spogląda w jego twarz. Wodzu! Cóż się stało tam na wschodzie podczas twojej wyprawy? Mów, bośmy wszyscy ciekawi wiedzieć. Spoglądam po nich. Dobywam, czy sięgam ręką do lewego boku i wyciągam miecz Moret z pochwy. Oto miecz Moret. Wyruszyliśmy na zachód i odzyskaliśmy go. Radomir, największy z naszych wojowników. Z całym szacunkiem dla ciebie, Gniewomirze. Radomir nie żyje. Z jego piersi się wyrwał taki ni to westchnienie, ni to krzyk, ni to jęk. Tego mi się obawiał. I ten jęk przechodzi dalej. Smutek, szmer, który przechodzi przez mężczyzn. Siemowit poruszył się na swoim krześle, a wieść jak fala dochodzi do kobiet. Powtarzają ją sobie dzieci. Chwilę później wszyscy w Czerwonej Skale wiedzą już to, czego chyba się spodziewali. Ale jedno spodziewać się, a drugie usłyszeć. Gniewomir przez chwilę otwiera i zamyka usta, jak ktoś, kto próbuje złapać oddech albo coś powiedzieć. Młodszy wojownik stojący obok niego podchodzi bliżej, tak jakby chciał go podeprzeć czy objąć ramieniem, ale Gniewomir wysuwa się z tego objęcia, robiąc niewielki krok do przodu. Któż położył tak wielkiego wojownika wodzu? Straszliwa to wieść i smutna. Jego własna słabość go położyła. Oddał się na służbę kobiecie z jeziora,
duchowi albo bóstwu. Radomir oddał się jej tak całkowicie, że kiedy go spotkaliśmy, nie był już przy swoich zmysłach. Więc w zasadzie nie spotkaliśmy Radomira. Spotkaliśmy echo tego wielkiego wojownika. Zapada kompletna cisza. Gniewomir zdaje się nie rozumieć tego, co do niego mówisz. Patrzy na ciebie trochę dzikim, a trochę pytającym wzrokiem, tak jakby to, co mówisz, nie dotarło jeszcze do jego serca. Kątem oka widzisz też i zauważa to też zarówno Ingeborga, jak i Brago, że Siemowit nie wygląda już jakby spał. Patrzy czujnie na wodza, lekko przesuwając się na swoim krześle. Siemowicie, czy ty wiesz coś o pani z jeziora, która żyje na zachodzie? On, wzdychając trochę, opiera się na poręczach krzesła i unosi się do góry, wstaje, ale w tym czasie Gniewomir zdaje się, że powrócił wreszcie do swoich zmysłów. Jak to nie był sobą? Co? Jak własna słabość? Jaka pani jeziora? Cóż ty opowiadasz, wodzu? Gniewomirze. Z czyjej ręki zginął? Mów! Uspokój się, Gniewomirze. Zadałem pytanie Siemowitowi. Siemowicie, pani z jeziora, co o niej wiesz? Siemowit popatrzył na ciebie z swoim przenikliwym spojrzeniem błękitnych oczu. To tylko stara legenda, wodzu, ale na tych ziemiach sam wiesz, że stare legendy często... Wybacz starcowi. Umykają mi myśli, a pytasz, co wiem. Ponoć, do rzeczy. Ponoć ten miecz, który trzymasz przed nami. Miecz, który dzierżył wcześniej Radomir, a przed nim Gniewomir. Spojrzał na chwilę, przeniósł wzrok z ciebie na starego woja, a wcześniej wielu naszych dziadów i pradziadów, mieszkańców tej ziemi. Ponoć kiedyś dawno, gdyśmy się sprowadzili, gdy nasi przodkowie sprowadzili się w te strony, dawny wódz zaprzysiągł się bogini z jeziora na wschodzie, że będzie ona pomagać mu władać, da mu moc, by obronić swój lud i zbudować potężną twierdzę. A w zamian za to on będzie... Wybacz, panie, ale tak naprawdę nie wiem, do czego. Historie mówią różne rzeczy. Jedni mówią, że pojął tą boginię za żonę. Inni mówią, że była to elfia księżniczka i z tego powodu elfy rzadko atakują ludzi z Czerwonej Skały. A co się stało z tym władcą? Pomarł, jak wszyscy ludzie, Wietarze. I czy zbudował wielką twierdzę i że ochronił swój lud? On jakby rozejrzał się dookoła, biorąc wszystkich i całe to miejsce na świadków, po czym popatrzył na ciebie z lekkim uśmiechem, takim pytającym wzrokiem i nic nie powiedział. Widać, że jakby... Po czym jego twarz znowu spoważniała, kiedy spojrzał gdzieś obok ciebie, ty wiesz, że on patrzy na Gniewomira. Gniewomir ciężko dyszy i teraz już trzyma go w takim stalowym uścisku jeden z wojowników. Znaczy, nie trzyma go jakoś tak agresywnie, ale przytrzymuje go jakby jedną ręką za ramię, drugą za rękę. Gniewomir spogląda na ciebie i to spojrzenie jest już jawnie wyzywające. On mówi: mów!
Mów, co się stało! Nie mów zagadkami! Odpowiadaj, co się stało z Radomirem! Z czyjej ręki zginął? Ja, kucając nieopodal, cały czas obserwuję Tjorwiego kruka, który... Nie wiem, Ingeborgo, czy on jest na twoim ramieniu, czy gdzieś lata w pobliżu? On raczej zawsze jest przy mnie. Więc ja w niego się wpatruję, bo on jest czujny i on ma czujne spojrzenie i tak naprawdę te ludzkie sprawy mnie rozpraszają, więc wolę na nim skupić wzrok, ale na rękę zaciskam na nożu za pasem, bo to, co robi Gniewomir, boję się tego, boję się, że to będzie coś i trzeba będzie coś zrobić. Ja się przesuwam w twoją stronę dyskretnie i pytam cię, kim jest Gniewomir? Starym, wielkim wojownikiem. Kim dla niego był Radomir? Walczyli kiedyś razem. Byli kiedyś razem, ramię w ramię. Już myślałam, że to jego ojciec. Nie, to nawet... To była taka relacja, to nie był ojciec i syn, ale Gniewomir wyraźnie namaścił Radomira na swojego następcę. Mhm. I to była taka relacja trochę jak ojciec i syn, chociaż nie do końca. I też Gniewomir władał kiedyś mieczem Mored jako największy wojownik i przekazał go Radomirowi. Bo nie zawsze miecz Mored dzierżył wódz, gdyż ten zwyczaj jest dziwny i niejasny w tej osadzie. Gniewomir nie lubi Wietara. Pozostali mężczyźni, ty Wietarze widzisz to natychmiast i wy też to widzicie. Pozostali wojownicy, oni są skonfundowani, oni są zdziwieni. Oni szepczą między sobą, ale już przestają nawet szeptać. Ty wiesz, oni przenoszą wzrok pomiędzy Siemowitem, Wietarem a Gniewomirem. Są zasępieni, są niepewni tego, co za chwilę się wydarzy. I atmosfera stała się gęsta i ciężka i nawet ten rześki wiatr nie przynosi chłodu do niczyjej głowy, ani spokoju w tej chwili. Mhm. Powiedz mi, Radomirze. Gniewomirze. Gniewomirze. Co zamierzasz zrobić z tym, który zabił Radomira? I myślę, że w tym momencie na ramię Wietara sfruwa Tjorvi, posłany przez Ingeborgę. I to jest równocześnie moje Securing Advantage dla Wietara. Dobrze. Podoba mi się. Okej. Okay. Bo on sfruwa, tak jakby był takim milczącym świadkiem. Wiadomo, że kruki są jakoś powiązane z bogami i po prostu siada na ramieniu Wietara i patrzy na... Przechyla główkę i patrzy na Gniewomira. Dobrze. To rzuć sobie. Pytanie, który atrybut będzie tu adekwatny. On jest na szydeł u mnie. To jest zdecydowanie... Znaczy, ten ruch jest zawsze na różne rzeczy, ale tak wydaje mi się, że tutaj to będzie shadow, bo tak naprawdę to jest trochę... To znaczy, ten ruch z wykorzystaniem kruka, on jest na szydeł. Aha, bo ty masz jakiś specjalny. Mhm. A jak on działa? Że kiedy przygotowuję właśnie tą... Przewagę? Przewagę. Z plus shadow, używając kruka do stworzenia jakiegoś albo odwrócenia uwagi, albo zrobienia czegoś takiego podstępnego. Okay. Dodaję tak. Jeden i jeszcze biorę momentum na hicie. Tylko nie wiem, czy to momentum dostaję teraz. No tak, w sensie jeśli jest napisane, że po prostu dostajesz, to kiedy czyli to ja dostaję, to... Nie, że na przykład Wietar dostaje. Nie mogę znaleźć, a jest. Jest na shadow i modifier to jest plus 1, to jest to? Dobrze tak. Mówię? Z tego asetu, no. Tak. Mhm. Okay. 9 przeciwko 3 i 2. Strong hit. Znaczy mocne trafienie, przepraszam. Pełny sukces. Nie pamiętam jak.
Okej, okay, dobra. Tak. Nomenklatura. Czyli albo czyli teraz albo Wietar może wziąć dwa momentum, bo to był dla niego advantage, więc to pamiętam, że tak działało, już to kiedyś sprawdzaliśmy. Albo może teraz wykonać ruch z plus jeden. Od razu. Ale ty zadałeś pytanie, tak? Tak, więc jeszcze tu nie ma ruchu. Więc ja może bym przytrzymał tę decyzję na chwilę. Ja myślę, jeszcze, że przytrzymaj, bo właśnie o to chodzi, że on jakby wzmacnia twoją pozycję teraz. Tak. Także. Więc kiedy zadajesz to pytanie i zapada cisza, to słychać trzepot skrzydeł i kruk ląduje ci na ramieniu. Mhm. Wszyscy stoją jak stali. Wszyscy zamarli niemal w bezruchu. Gniewomir jako jedyny wydaje się żywy pośród tych posągów naokoło, gdzie wszyscy wstrzymali oddech. Był mi jak syn. Był wodzem. Był wojem. Był dziedzicem miecza i zabójcą giganta. Moim obowiązkiem będzie zgładzić tego, kto odebrał mu życie. Gdyż nie wierzę, że Radomir mógł się sprzeniewierzyć nam i sobie. Czy mówi to nie patrząc na ciebie, ale kiedy kończy, to widać, że zebrał w sobie wszystko, co było w nim i patrzy na ciebie. Patrzy ci w oczy. Mhm. To podchodzę w takim razie kilka kroków do niego, tak żeby stanąć tak pół metra koło niego, a nawet bliżej, tak 30 centymetrów, 20. On jest niższy ode mnie, wyższy? On jest... On kiedyś był odrobinę wyższy, teraz jest twojego wzrostu, bo starość już odciska na nim swoje piętna, ale to jest dalej rosły mężczyzna, potężny, szeroki w barach. W jego posturze nie ma jeszcze nic ze starca. On ma starą, pomarszczoną twarz, ale to jest ciągle rosły, silny mężczyzna. Mhm. I on, kiedy się zbliżasz, on kładzie dłoń na rękojeści miecza, ale go nie wyciąga. Nie cofa się. Ja tylko dopowiem, że w tle Ingeborga się odsuwa od Braga, żeby stać w odległości, bo już się zorientowała, że Brago nie jest ceniony w tej społeczności i nie chce, żeby to osłabiało jej pozycję, gdyby musiała jakoś interweniować. Więc tak, wśród tych stojących smutno Brago, za nimi się przesuwa taki cień. Brago odsunięcie Ingeborgi interpretuje zupełnie inaczej. Ona robi mu miejsce, żeby on mógł szybko napiąć i wypuścić strzałę, jeżeli trzeba będzie. Wietar nie kłamie i bardzo to mi się nie podoba, że on tak mówi, ten Gniewomir. Jestem czujny. Dobrze. Stoję przed Gniewomirem. Strzała Brago przeszyła serce Radomira. Na mój rozkaz. Radomir zginął. Z mojej woli. On tak jakby gniew, który w nim wzbierał, zamarzł, albo raczej zastygł w coś twardego. On przestaje dyszeć. Nie spuszcza wzroku z twoich oczu. I znów przechodzisz. Znów szum przechodzi dalej po innych. Mężczyźni jakby... Radomir był moim przyjacielem. I ja byłem przyjacielem dla niego. Ale kiedy podniósł na mnie miecz i stał się moim wrogiem, zginął. Mężczyźni wszyscy są jakby ktoś zdjął z nich czar. Znowu do siebie szeptają, wymieniają spojrzenia, szemrzą i wyraźnie widać, że jeżeli coś za chwilę się wydarzy, to oni sami nie wiedzą, co zrobią. Kiedy ktoś podnosi rękę na mnie, podnosi rękę na czerwoną skałę. A nie pozwolę żyć wrogom czerwonej skały. Gniewomir... Czy ty postąpiłbyś inaczej, Gniewomirze? On
uwalnia wzrok z twojego, bo przez moment wydawało się, jakbyście byli zakleszczeni w tych spojrzeniach, po czym odwraca się trochę do tyłu w stronę stojących za nim i naokoło mężczyzn. Wietar wrócił z mieczem, lecz bez Radomira. Twierdzi, że ubił go w boju, lecz twierdzi też, że Radomir nie był sobą. Za świadków ma obcą kobietę i głupca, który jak pies kręci się przy nodze swojego pana i przytaknie każdemu jego słowu. Jak więc dowiemy się prawdy, wojowie Czerwonej Skały? Siemowicie, jesteś naszym kapłanem. Nie chcę przelewać krwi, więc rozsądzaj, ale rozsądzaj sprawiedliwie, bo bogowie mi świadkiem. Po to nam przewodzisz. Zważaj na swoje słowa, Gniewomirze, i na to, kogo nazywasz głupcem. Ja powoli łukiem wkraczam w krąg, bo o ile byłem poza nim, za plecami wcześniej Wietara, to teraz powoli wkraczam, trzymając w lewym ręku łuk, bo chcę stanąć w odległości, ale twarzą w twarz z Gniewomirem, bo nie jestem pewien, ale on chyba nazwał mnie głupcem, więc jeśli pyta się Siemowita o zdanie, to chcę, żeby też Siemowit widział mnie. Jestem zły, mam pochyloną głowę i patrzę cały czas na Gniewomira. Wkraczasz w krąg, co nie umyka niczyjej uwadze, ale też nikt cię nie zatrzymuje i nikt nie próbuje cię w żaden sposób pochwycić. Mhm. Nie umiem mówić, Gniewomirze, ale widzę, że ty na starość tylko to ci zostało. Jeżeli nazwiesz mojego wodza kłamcą, to przebije twoje serce, tak jak przebiłem Radomira, który nie był Radomirem. Gniewomir już miał coś powiedzieć i widać, że ten ogień wściekłości rozpalił się w nim na nowo, ale w tym momencie Siemowit z zaskakującą energią, jak na swój wiek i posturę. Cisza! Mi przypadnie rozsądzenie tej sprawy. Gdyż taka jest moja dola i ciężar, jaki bogowie złożyli na moje barki. Widać, że ten krzyk tak jakby dużo go kosztował i z każdym kolejnym słowem znów opuszczała go energia i wracał do tej swojej przygarbionej i zmęczonej postawy. Mówisz wodzu, że Radomir nie był sobą. I że cię zaatakował, tak? Tak. Dokładnie tak. I czy ty, Brago, przenosi błękitne oczy na ciebie? Przysięgniesz na duszę swoich przodków, że tak było? Znowu ja ciągle patrząc w Gniewomira cały czas, odpowiadam Siemowitowi. Po co mam przysięgać? Moje słowa, tak jak im nie macie za nic od zawsze. Nie będę przysięgał. Wasz wódz przemówił, a wy mu nie wierzycie? Ten sąd mnie nie obejmuje. Ja jestem lasu i sam będę decydował, za kim będę szedł. A idę za Wietarem, bo on chce uratować Czerwoną Skałę. Prycham w stronę Gniewomira. Gniewomir wykonuje taki gest ręką, otwartą dłonią, tak jakby pokazywał oto słowa. Zważajcie na nie, ale nic nie mówi, patrzy na Siemowita. Ingeborga podchodzi bliżej Braga i Wietara, ale nic nie mówi. Nie będzie zapytany. On, Siemowit, spogląda na ciebie, Ingeborgo, przez chwilę. Ale przez chwilę tak jakby patrzę mu w oczy. Bije się z myślami, zastanawia się nad czymś, ale po chwili znów przenosi spojrzenie
na Wietara. Gniewomirze, obraliśmy Wietara naszym wodzem i bogowie udowodnili, że nie był to zły wybór. Szczęście nam sprzyja. Przynajmniej sprzyjało do niedawna. A pod wodzą Wietara Radomir dokonał swego największego czynu. Czemuż by Wietar miał zabijać swojego największego wodza? Jakże by tego dokonał, gdyby Radomir był w pełni swoich mocy i dzierżył miecz, który znał tak dobrze? Nawet wódz nie byłby w stanie stawić mu czoła. Czy to ci wystarczy? Uwierzysz wodzowi, bo jest naszym wodzem? Przez chwilę dwaj mężczyźni mierzą się spojrzeniami. Po czym Gniewomir cofa się jakby o krok, żeby się trochę oddalić od Wietara. Wietar zabił poprzedniego wodza, który był tchórzem. To oznacza, że wodza, który jest kłamcą, również można zabić. Nie, nie wystarczą mi te słowa, siemowicie. Żądam walki, żądam sądu Bożego i stanę sam. Po czym wyciąga, oddala się jeszcze trochę. Teraz widać, że oddalał się, żeby nabrać impetu i wyciągnąć miecz z pochwy. Ale on go nie wyciąga ukradkowo, jakby chciał równocześnie zadać cios na odlew, tylko po prostu wyciąga go. Gniewomirze, nie każ mi przelewać twojej krwi. Jesteś mi potrzebny. Jesteś potrzebny, żeby strzec Czerwonej Skały. Kiedy ja wyruszę na północ z mieczem Mored. Myślę, że to jest moment na ruch. I długo się zastanawiałem, jaki, ale aż nagle znalazłem doskonały. Jest tu taki ruch, który się nazywa... Test Your Bond. Test Your Bond, bo tutaj na szali stoi... Twoja więź z Czerwoną Skałą. W sensie, to się może potoczyć różnie, ale kluczowe dla ciebie jest to, czy będziesz wodzem, którego wszyscy chcą słuchać, czy będziesz wodzem, przeciwko któremu będzie się szemrać. Wydaje mi się, że to jest tutaj prawdziwa... To jest tutaj prawdziwa stawka, więc... Dobrze. Go się rzuca na co? To... Okej, dobra. Przepraszam, jest jeszcze taki ruch, który nazywa się Wspomóż swojego sojusznika, Aid Your Ally. I jeśli zabezpieczę przewagę, wspierając swojego sojusznika i uda mi się wyrzucić hit, to w takim razie jemu służą wszystkie benefity płynące z tego mojego ruchu. I zastanawiam się, czy to, że stanęliśmy i ja, i Ingeborga za Wietarem, co prawda niespecjalnie popularni wobec wioski, ale przedstawiający jakąś siłę, może wspomóc w tym testowaniu więzi Wietara z osadą. Ja się zastanawiam, czy ten mój kruk może jakoś w tym pomóc, chociaż on jest bardziej do jakiegoś takiego zamącania. Ja jeszcze skomplikuję sprawę a propos ruchów, ponieważ mi się podoba ruch Compel, ponieważ do Compel mam bonus za mój asset Empowered. Okej, możemy... Tak. Ewentualnie dla słuchaczy chodzi o to, żeby przekonać kogoś do zrobienia czegoś. Tak, jeśli chcesz kogoś przeperswadować. Powiem tak, zgadzam się, jeśli chodzi o to, że kompel ma tu sens, natomiast tego test your bond i tak myślę, że nie unikniemy, natomiast... Oddzielnie, pewnie to kompel będzie miało, jego wynik będzie miał tutaj wpływ. Natomiast tak, wydaje mi się, że o ile kruk Ingeborgi może działać, o tyle postawa Brago nic w kwestii Gniewomira nie poprawiła, a nawet pogorszyła. Więc jeśli chodzi o przekonanie Gniewomira, bo teraz rozumiem, że ten ruch o to w nim
Chodzi o to, żeby bardziej... nie było rozlewu krwi. To on, to jakby wszystko, co zrobiłeś w fikcji, jest albo neutralne, albo nawet na gorsze w tym momencie. Ja sobie zdaję sprawę, że jest na gorsze. Jeśli dojdzie do walki i będziesz chciał do niej włączyć, to jesteś jakby przygotowany, gotowy, czujny i wściekły. Więc wtedy to wszystko będzie miało... Dobra. Wtedy to wszystko da ci przewagę, ale teraz wydaje mi się, że to na ten kąpel nie ma żadnego wpływu. Ale czy ruchy nie działają Fiction Last? Nie. Dobra. To... Okej, okay, to weźmy to z tym krukiem. To brzmi łącznie jak plus dwa modyfikatory. Jeden za asset empowered, kiedy wykorzystujesz swój tytuł albo swoje pochodzenie, żeby wykonać compel. To absolutnie jakieś takie działa, zawezwanie, tak. Dodajesz plus jeden i na trafieniu dostajesz plus jeden do momentum. I kruk. I ja sobie z kruka wezmę też plus jeden po prostu do, dobrze. Do tego. Pytanie, więc... czego używasz? Twoje argumenty, to jak ostatecznie postawiłeś sprawę, myślę, że możesz użyć hard, bo raczej byłem skłonny do tego, że nie, ale rozegrałeś to na koniec w taki sposób, że myślę, że tak, mógłbyś... Tak. To tutaj grałem Fiction First, jakby nie grałem pod staty, nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem, że jest kąpel i się wybiera. Dobra. No to... Hard na plus dwa. O, to jest ciekawy wynik. Jest tak, to była jedynka na K10, no bo oczywiście, ale plus 3 i plus 2 sprawiło, że pokonuje obie piątki. Jeszcze masz opportunity. Bo są dwie piątki. Tak. Jedynka na kości, naprawdę. Czyli jest to... To zabawne, bo każdy jeden modyfikator był tu potrzebny. Także dzięki za kruka. Więc bierzesz plus jeden momentum. Tak. I... Nie, biorę plus dwa momentu, ja tego bo momentu jeszcze nie dostałam, za prawda? Wtedy. Plus nie, bo ja go wziąłem. Tak, tak. Bo to była dla ciebie przewaga, dlatego ja nie brałam momentu, tylko ty, tak? Chyba tak. No, zrozumiałam, ale się upewniam. No, ja wziąłem sobie z twojego ruchu, wziąłem sobie plus jeden do testu. Mhm. Jak reszta twojego ruchu tam działa, to nie. Bo tak, bo to przygotowywanie też dawało momentum, tylko ja nie wiedziałam, czy tobie, czy mi i chyba wpadło na to, że tobie. Nie, dobra, ale... Nie, nieważne, okej, właśnie patrzę. Strong hit, nie, dobrze zrobiliśmy, jest dobrze. Nie ma żadnego dodatkowego momentum. No tak, to kogoś powinno być. Wtedy, jak przygotowywałem... Już nie. Nie. Już jest. Jest albo. I wziąłem jedno z tych albo i to albo nie ma momentum. Dobrze. Ja o tym mówię. Mój aset mi mówi, ojej, bo dodaj aset. Plus jeden i weź momentum na trafieniu. I ja nie wiem, zrozumiałam, to myślę, że ty będziesz brał. Nie, to ja? To jest... Ja Ingeborga. Tak, myślę, że tak. Dobra. Dobrze, więc po tych słowach znów wszyscy zastygają niemal bez ruchu. Po czym... Gniewomir jakby nagle, razem z wypuszczeniem oddechu, opuszcza miecz, także ostrze dotyka ziemi i się w nią trochę zanurza. Po czym patrzy na ciebie i to jest wzrok starca. Niech będzie, jak mówi kapłan. Przeżyłem śmierć jednego wodza Czerwonej Skały. A niedługo może nas najechać kto inny. Więc przełknę swoją dumę, wodzu. I przełknę swój gniew i żal. Ale jeśli w nadchodzących dniach i burzy, którą na nas sprowadzasz, nie okażesz się kimś, za kim stoją bogowie i nie okażesz się tym, w kim pokładaliśmy nadzieję, to marny będzie twój los. Nawet jeśli to nie ja będę jego wykonawcą. Po czym odwraca się i takim ciężkim krokiem odchodzi. Z pomocą bogów czy przeciwko nim przysięgam na żelazo, że klątwa lasu skończy się. Doprowadzę do tego. Niech to będzie znakiem tego,
że macie dobrego wodza. A poza tym, Gniewomirze, być może ty... On się odwraca za siebie, kiedy mówisz jego imię. Mhm. Ty, w którego rodzinie miecz Moret był od pokoleń. Być może ty wiesz coś więcej o tym mieczu i o Panie Jeziora. Coś, co może zaważyć na losach Czerwonej Skały. I tu skomentuję, że ja trochę naprowadzam na ruch Gather Information. Ponieważ Compel mi powiedziało, że będę miał plus jeden do tego ruchu, jeśli będę chciał go wykonać po Compelu. Więc chcę to zrobić. Dobrze. Więc rzucam go i rzucam na plus jeden. Dzięki efektowi Compel. I dobra. Gather Information. Czy ja mam więź z Gniewomirem? Chyba tak, nie? Powinienem mieć. Masz więź z Czerwoną Skałą, to powiedzmy, że to może tu zadziałać. Mam plus jeden do tego rzutu, jeśli jest więź. Wits albo Shadow. No Wits. Modyfikator, czyli łącznie dwa. Jeden za więź, jeden za efekt Compel. Strong hit, 8 przeciwko 5 i 2. On się odwraca. Wbija miecz w ziemię, który trzymał jedną ręką, takim gestem na zasadzie chcesz, to masz. W sensie robi to takim zamaszystym gestem, mówi chcesz znać prawdę, wodzu? O mieczu Moret? Tak. Dzięki niemu jesteś wodzem. Gdy ruszyłeś, by zabić poprzedniego tchórza, pytałem się miecza, jak wielu przede mną. Pytałem się, co robić i co będzie dobre dla tego ludu i dla tego miejsca i dla nas wszystkich. I powiedział mi, Wietar będzie wodzem. Jeśli nauczysz się go słuchać, a on będzie chciał do ciebie mówić. Cię tak zaśmiał do siebie, tak jakby w połowie zdania coś wydało mu się zabawne. Jeszcze niedawno powiedziałbym, to podpowie ci to, co będzie dla nas dobre. Ale teraz spojrzał na miecz Moret, tak jakby widział go pierwszy raz. Tak. Kto wie, ilu ten miecz jeszcze zdradzi i komu tak naprawdę służy. Może stare legendy mówią mniej, a może o czymś zapomnieliśmy. Ja jestem tylko starym wojownikiem, Wietarze. Idę odpocząć, bo zbliża się czas mojej popołudniowej dżemki. I znowu odwraca się, wyciąga ten miecz z ziemi, przeciera go o futro, które ma narzucone na plecy i chowa go do pochwy i rusza ciężkim krokiem. I ostatnia prośba, Gniewomirze. Niebawem wyruszymy na północ. Ryzykować nasze życie dla Czerwonej Skały. Z pewnością jest coś miłego, co możesz powiedzieć o Brago. Z pewnością nie miałeś naprawdę na myśli, że jest głupcem. Ten, który ryzykuje swoje życie dla nas. Ja się odwracam i wybiegam stamtąd. Ja biegnę do lasu szukać ziół. To jest kolejny kompel. Przeciągasz strunę, Wietarze. I to wymaga ruchu. Przecież jesteśmy przyjaciółmi z tym. A rozważam w ogóle potem, czy mogę rzucić na Forge a Bond z Gniewomirem, moim najlepszym kolegą. Myślę, że dzisiejszą sesję powinniście skończyć wódką. Kompel na ten. Jakieś modyfikatory do tego kompel jeszcze zostały? Chyba nie. Kruk ci nadal siedzi na ramieniu. Nie żartuję. Dobra, nie, czysty kąpel na serce. Myślę, że czysty kąpel na serce, tak. Nie, 8, 3 i 4, mocny, pełen sukces. Zaskoczenie wszystkim. On...
tak odwrócił się po raz ostatni, już naprawdę taki, wydaje się zmęczony i przytłoczony. Mówi: dobrze strzela z łuku. To wszystko, wodzu? To wszystko. Dzięki, przyjacielu. Skinął. Wypocznij. Czerwona skała może potrzebować twojej siły. Ja tego nie słyszałem, bo według mnie tuż wcześniej Wietar osiągnął taką pozycję i to, co powiedział Gniewomir o niewalczeniu z nim, że tak naprawdę nie trzeba było tam wzmocnień, a słuchanie miłych rzeczy od tych wszystkich, którzy ciągle mi mówili złe rzeczy, jest bez sensu, a poza tym, skoro Wietar zapowiedział, że będziemy szli na północ, a jest ranny, to ja może się zajmę swoimi sprawami. Ja, wyczuwszy wcześniej wiosnę w naszej krainie, pędzę po lesie i szukam ziół, które mogą się przydać w stworzeniu kleiku odpowiedniego do wyleczenia jego rany. Oczywiście. Tak. Natomiast ja widzę, że Brago nie ma, to ja tylko chciałem po prostu, żeby to w takim razie zgromadzenie to usłyszało. Mhm. Tak, 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 rozumiem, nie domyślam się. Tak. Bardzo fajnie. Jasne. Myślę, że to będzie Secure an Advantage. Wiesz co, ja mam aset zielarza i jeśli używam ziół lecząc, to wtedy rzucam sobie tam... A tam nie było jakiegoś tam awansowanego medyka, tej ciotki Braga, czy kogoś takiego? Wiedźma Solana. Solana właśnie. Tak. Ja myślę, że samo zbieranie ziół to jest po prostu kwestia czasu i zbierzesz wszystkie zioła, jakich potrzebujesz, jakie wiesz, że są o tej porze roku w lesie. Mhm. Ja mam też pytanie mechaniczne, bo ja mam dwa rozwinięcia w tym asecie i one oba działają, czy tylko jedno znaczy wybieram, z czego chcę skorzystać? Myślę, że działają oba, tak. No, w sensie, jeśli są... Brzmi logicznie, żeby działały oba. Chociaż tak sobie teraz myślę, że normalnie nie trzeba by było ruchu, ale teraz, kiedy las nie jest normalny, tak, to myślę, że jednak ruch tu się przyda. Ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Jeszcze dobrze, nie ma sprawy. Zamknąć. I kiedy Gniewomir w końcu znika wszystkim z oczu za jedną z chat, to wszyscy jakby wolno wypuszczają z siebie powietrze i napięcie. Mężczyźni coś tam do siebie szemrzą. Kiedy twój wzrok się po nich przesuwa, Pietarze, to skłaniają głowę. Lekko, ale wyraźnie. Mhm. Siemowit tylko mierzy cię takim długim, spokojnym spojrzeniem, po czym lekko kiwa głową i siada z powrotem na krześle. Szybkie pytanie o ruchy. Po pierwsze, ja po drodze złożyłem przysięgę na żelazo. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem to rozstrzygnąć, ale zanim to zrobimy, poprosiłbym was o 3 minutki przerwy, bo muszę po prostu... Zrobimy te twoje ruchy, bo u ciebie są dwa ruchy. To znaczy, u ciebie jest ruch przysięgi i u ciebie jest też ruch testowania więzi, bo jednak cała ta sytuacja więź z czerwoną skałą testuje jak najbardziej, w sensie nawet rozwiązana. Chcę wykuć jakąś więź, bo nie mam bonds, a to są ważne, tu się w tym systemie się umiera, jak się nie ma więzi, bo to już są poważne rzeczy. Jeśli z Siemowitem mam więź, no to z Gniewomirem, no przecież. Także ja jestem zdania, że Forge Bond się powinien pojawić, ale test your bond po takim... Dobra, mówiłeś, że będzie. Termos, okay, tak trzeba było to złożyć przed tą rozprawą, tak. Już bym miała... Postęp. Najpierw tak. Czyli najpierw zróbmy twoją przysięgę. For tu quest moves. Swear an iron vow. Tak jest. Roll. Stat. Heart. Modifier. Asety. Gdzie tu jest? Coś miałem na przysięganie. Banner sword. When you swear an iron vow to serve your leader or a faction on a mission. This summer. Mogę przerzucić tak. This summer, when you swear an iron vow. Mogę przerzucić dowolne kości. Okej. Okay. Ej, i o to mi daje jeden expa więcej. Nawet nie wiedziałem. Ojej. Możliwe, że to przeoczyłem ileś razy w takim razie. Za...
misje wykonywane dla mojej frakcji dają plus jeden expo. Tak. Ja bym ci dodał mniej więcej z 600 punktów, lekko. No, nie mogę się nie zgodzić, więc Mateuszu, no jest 3 do 1 podejrzewam, więc... Rzucaj, rzucaj. Ty chyba jesteś zwolennikiem demokracji, z tego co pamiętam, więc ja myślę, że... Sąsiad ma dostać 600 punktów? Nie ma mowy. Bierzemy no minus 300 każdy. Ja stracę. Nie, no to na wszystkich po 600 w takim więcej. Razie. Nie zostało dużo czasu tej sesji. Nie ma dobra, okej. To nie było zmarnowane, to było cenne. Rol, rzut. Aha, mogę porzucić dowolne kości. Dobra. Super Elrond Vow na serce, bez modyfikatorów. Pyk, pudło, 5 przeciwko 5 i 10. Chcę przerzucić obie kości, więc wykonam ruch po prostu. Wykonaj jeszcze raz. 4 przeciwko 5 i 1 słabe trafienie. Dobrze. Czyli jesteś zdeterminowany, ale zaczynasz swoją tak. misję z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Weź plus jeden tak. momentum. No to zgadza się, dokładnie. Idziemy na północ i tak. mam nadzieję, że się uda. Tak, tak. Ingeborga i Brago wiedzą, co robić. I teraz przetestuj swoją więź, bo to jest, to dokładnie było to. Kiedy twoja więź jest przetestowana przez konflikt, zdradę lub okoliczności, rzuć plus dobrze. Serce. Czy to wchodził jakiś modyfikator od Brago? Był jakiś ruch ku temu wykonany? Nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że to nic. Nie było w końcu. Nic, tak. Nie? Czyli zero na zero, tak? Tak. Dobrze, co my tu mamy? Pudło, 6 przeciwko 10 i 8. To było ciężko ich. I teraz jest zabawne. On a miss, or if you have no interest in maintaining this relationship, clear the bond and pay the price. To by oznaczało, że z jakiegoś powodu twoja więź aha. się z Czerwoną Skałą bardzo nadwątliła. I pójdziemy za To nawet pasuje. Mój instynkt jest taki najprostszy, że chyba ten, że wyruszamy na północ, natomiast wiem, że jak wrócę, to bramy będą zamknięte. I ktoś będzie władał w moim imieniu w Czerwonej Skale. Może tak być. To może być takie, że nikt jeszcze tego nie powie, ale ja wiem, że tak będzie. Albo nikt jeszcze tego nie wie, bo to nawet nie jest tak, że ten plan się stworzył, ale okay. jest coś... ty czujesz tylko, że wisi coś dziwnego w powietrzu. I pay the price. Ja myślę, że tutaj dokładanie pay the price dodatkowego to jest... Nie ma takiej potrzeby. To jest tak ważne samo w sobie i tak ciężki okay. rezultat i tak owocny w przyszłe konsekwencje, że nie ma co go jeszcze okraszać dodatkowo niczym innym. Dobrze, to ja usuwam Czerwoną Skałę z listy, ale potem pogadamy o Forge Your Bond, ponieważ tu moja emerytura się czarno maluje. Nie, myślę, że ty możesz z powrotem wykuć tą samą więź z Czerwoną Skałą. W sensie, ale że to trzeba nowe więzi kuć, to jest 3, a przecież to do 10 idzie. No, więc... Rozumiem. Możesz kuć z Zatoką Wichrów, jestem jedyną przedstawicielką, więc... Ogarniemy. Dobra, tyle ode mnie na razie, koniec. Ja chciałabym złożyć przysięgę i właśnie to już rozmawialiśmy z chłopakami, że się zastanawiam jaką i myślałam o tym, że uzyskam od elfów odpowiedzi lub pomoc w sprawie zdjęcia klątwy. Dobrze. Bo wiem od Wietara, że elfy w tym maczały swoje długie elfie paluszki. Dobrze. I teraz, jaka to będzie przysięga? Czy to wszystko się rozwiąże rzutem? Bo nie pamiętam, jaki to był rzut. Jak to się nie, skalę się ustawiam. Aha, właśnie, bo my też, Wietarze, nie ustaliliśmy skali twojej przysięgi. A, tak, bo ja tego nie wpisałem. Faktycznie. Gdzie to jest? Summary. I teraz one Troubles są... Troublesome, dangerous, formidable. A ktoś nie miał przysięgi o klątwę już, Brago? Ja mam. I ona jest formidable u mnie. No to taka sama będzie u ciebie, Wietarze. Trzymajmy się. Ja nie mam... Czekaj. Tylko to dowcip polega na tym w takim razie, czy ta przysięga nie powinna być jakoś... U mnie formidable jest określeniem, ale nie dotyczącym bezpośrednio zdjęcia klątwy, tylko na przykład, że oddam gigantowi miecz Moret, by odkupić klątwę. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Ja muszę gdzieś znaleźć rozpiskę tej skali, bo ja nigdzie jej nie widzę i przez to mój mózg, jak jej nie widzę rozpisanej, to mi się myli, co jest które... No to od 1 do 5 po prostu jest ten. A jak nie, to na dowolnej karcie postaci masz summary.
A dobra, widzę Samary. Myślę, że ona jest formidable po prostu. Czyli ta moja też, tak? Mhm. Myślę, że to jest fair enough. Elfy? Elfy? A nie, elfy. Ale nie, bo ja na razie mówię o twojej. Aha, okej, okay, myślałam, że pytam też o moją. Nie, elfy. Formidable. Elfy to będzie dangerous. Okej. Okay. I teraz ja robię rzut, tak? Formidable to jest jedna kratka za jeden tak. Kamień milowy. Czyli ja robię ruch, tak? Po prostu square. Tak. I to jest na hard. O nie. I chyba nie mam modyfikatorów, prawda? Żadnych, jeśli nie mam asetu na raczej, to nie mam. Jeśli nie masz czegoś z asetu, to raczej przysięgi są. To nie mam. Nie mogę secure an advantage zrobić z krukiem. I co? I się nie zrobiło, co jest? Pudło. A nie, jest. Pudło. Zrobiło się. Ale bolesne. 2 przeciwko 9 i 8, ojej. Znam to Ingeborga. Ej, ale ja chyba już próbowałam składać taką przysięgę, żeby też z Wietara sprawy załatwiać i to samo było. Bogowie nie chcą coś. To jest albo na wstępie masz jakąś... Na wstępie pojawia się trudność w zrealizowaniu tej przysięgi. I teraz zapytamy wyroczni, co to jest za trudność. Ale jaka jest druga możliwość? Że rezygnuję, tak? Znaczy, to jest po prostu fakt. Teraz jest po prostu pytanie mechaniczne. Okay. Możesz zrezygnować, okay. A możesz wziąć plus 2 momentum. Dobra, czyli wychodzi trudność i przypomniało mi się, wychodzi trudność tak. I ja wtedy... Mystic Backlash. Tak, tylko rzuciłem 2 przez przypadek, więc teraz wybiorę ten, który mi bardziej pasuje. Taki średnio pasują. A nie, jedno pasuje doskonale. Myślę, że zrobimy z tego scenę. Rozumiem, że wy chcecie wyruszyć na drugi dzień rano, tak? Czy chcecie z jakiegoś powodu zaoszczędzić? Bo zakładam, że to jest dzień, że tak. Brago poszedł do lasu, że Brago pobiegł do lasu przygotować te zioła. Wieczorem może będzie jeszcze próbował leczyć Wietara, tak? Dobrze myślę? Tak, no szukając ziół ogólnie rzucę okiem na las, bo jest moim ja lasem. Ja chciałam jeszcze drugą rzecz zrobić po złożeniu tej przysięgi właśnie wieczorem, patrząc w ogień chciałam wróżyć z tego ognia, szukać tych elfów. Myślę, że to będzie w jednej scenie, okay. Bo jakby nie mogę... Potrzebuję, żeby ci się coś przyśniło, gdyż jest to podstawowy device przekazywania tego typu informacji w takich settingach. Ale wywaliłeś nas z fiction first. A nie chcę, tak, ale nie, po prostu nie chcę, żebyś wróżyła wspaniałe rzeczy z ognia, które będę musiał wszystkie potem zanegować, gdy się dowiesz, co jest przeszkodą. Więc jakoś to pożenimy w jednej scenie. Ale czy ja dobrze myślę, że chcecie wyruszyć następnego dnia rano, czy macie jeszcze jakieś inne plany? Absolutnie możecie mieć. Ja bym wyruszył. Tak. Znaczy Wietar ja musi trochę wietar podleczyć. Się musi wyleczyć, to możliwe, że odczekamy. Nie super chwilę. Długo, natomiast jeśli jeden dzień wypoczynku w Czerwonej Skale brzmi dobrze i tyle, więc tak. Musisz właściwie trochę... Ale bym tam z chęcią wcisnął jakiś ruch leczący po prostu, czy odpoczynku. Tak, tak, tak. Myślę, że to przenieśmy się do lasu, gdzie jest Brago. Biegnę. Na pierwszy rzut widzimy Brago, który... szybkimi, długimi susami, kiedy biegnie, to przypomina sarnę albo łanie. Jakby biegała na dwóch nogach, to tak by właśnie wyglądała. Lekko przeskakuje wszystkie kamienie i korzenie. Pewnie, ale z gracją ląduje, odbijając się kolejnymi sprężystymi susami od mchu, kamieni i zeszłorocznych liści. I na pierwszy rzut oka i na pierwsze pociągnięcie nosa las jest taki, jaki znasz i kochasz. Wiosenny las. Ale nie da się długo oszukać twoich zmysłów, bo wiesz, że coś z lasem jest nie tak, a kiedy wiesz, czego szukać, to szybko zauważasz. Szybko zauważasz takie czarne plamy, na co po niektórych drzewach. Nie... Zauważasz też, że jest mnóstwo robactwa. To nie jest nic dziwnego. Wiosną wszystko się budzi i wszelkie
całe robactwo, wszystkie płazy, wszystko wyłazi spod ziemi, żeby zacząć nowy rok i szykować się do wiosny i do lata. Więc samo w sobie to nie jest dziwne, ale ilość tego wszystkiego jest przytłaczająca. Taki stary pień, który kojarzyłeś i na którym często lubiłeś przysiąść, znalazłeś cały oblazły przez takie kilkucentymetrowe wije, które dosłownie oblazły go w całości, także wydaje się, jakby się ruszał, albo przesuwał, albo jakby był oblany jakąś mazią. Jest ich zatrzęsienie i masz przekonanie, bliskie pewności, że gdyby całe to robactwo przylazło do Czerwonej Skały, to zeżre wszystko i zniszczy wszystko i po prostu przeżre palisadę, wyżre zapasy, pokąsa ludzi. Tak. Musimy pędzić przez las na północ, jak najszybciej do miejsca, w którym została rzucona klątwa. Ja wpatruję się długo w ten pień oblężony przez wije. W pierwszym odruchu chciałem je zerwać stamtąd, bo to mój pień, ale po chwili wiedziałem, że nie, że muszę pozwolić, żeby moje zostało zabrane, bo ja w pewien sposób za to też odpowiadam. Więc dopóki Czerwona Skała i Wietar nie będą czyści od klątwy, to mój pień będzie należał do tych strasznych wijów. A żeby się to udało, muszę wyleczyć Wietara jak najszybciej, więc pędzę teraz nisko przy ziemi, czasem na czterech kończynach, jak trzeba, zatrzymuję się na chwilkę, żeby zebrać to, co potrzebuję. Tak, więc przemierzasz chory las. Przemierzasz chory las i odwracasz wzrok od wszystkich tych znaków zepsucia, żeby zrobić to, po co tu przyszedłeś i żeby móc to zepsucie wyleczyć. Mhm. Rzuć sobie na Secure and Advantage. Normalnie nie musiałbyś rzucać na szukanie żył, które chcesz znaleźć, ale teraz miejsca, które znasz i mogą być skażone, a też nie ufasz na pierwszy rzut oka w to, że każdy z owoców tego lasu i każdy liść na pewno będzie czysty i zdrowy. Więc to wymaga ruchu. Czy to jest ruch z wykorzystaniem mojego wits, rozumu, czy inaczej to widzisz? Myślę, że zdecydowanie wits, tak. Przepraszam, zły ruch kliknąłem. Co, przepraszam, ale trochę mi się zawiesił ten roll. Tu jest kanzel. Już, secure and advantage. Już jestem blisko, wits, submit. Bez modyfikacji, prawda? Tak. Silne trafienie. Więc może ta cuchnąca zaraza wyżera twój las dzień po dniu i godzina po godzinie, ale ciągle wiesz, gdzie znaleźć miejsca, do których jeszcze nie dotarła. Szczególnie miejsce nad strumieniem, do którego szedłeś z ciężkim sercem. I gdzie oglądałeś każdy kamień i każdy liść w obawie, że już tutaj zeszło to dziwne diabelstwo, ale nie. Znalazłeś miejsce, gdzie zawsze rosły zioła, z których można przygotować dobry wywar i z których też można przygotować taką zawiesinę, która dobrze pomaga w leczeniu ran. Więc znalazłeś, czego szukałeś i z ciężkim sercem, ale z takim zdeterminowanym zadowoleniem z dobrze wykonanego obowiązku wróciłeś do osady, z tym, czego szukałeś. Zanim wróciłem, jeszcze tylko w tym miejscu zdrowym nad strumieniem położyłem się cały na ziemi i chwilkę byłem z tą ziemią, uspokajając ją, że ja zrobię wszystko, żeby ona na nowo była zdrowa. A potem rzeczywiście szybko wracam, żeby przyrządzić maź. Dobrze, więc myślę, że od razu możemy zrobić rzut na Heal. Na leczenie Wietara, tak. Więc ja mam aset, który ma dwa rozwinięcia i w jednym z nich, kiedy próbuję uleczyć za pomocą ziołowych remediów, a mam przynajmniej jeden supply, czyli zasób, to mogę wybrać jedno z dwojga i wybieram dodać dwa do tego rzutu. A w drugim rozwinięciu, jeżeli leczę swojego kompaniona, sojusznika i trafię hit, to biorę za to spirit i momentum. Dobrze. Jeszcze za strong hit w Secure and Advantage możesz sobie wziąć dwa momentum.
O, super. To rzucam heala na wits z modyfikatorem 2. I mam opportunity. Świetnie. Czyli przede wszystkim tak, jest to strong hit, czyli twoja pomoc, twoja opieka jest pomocna. I czyli ja się leczę do plus 4. Dostaję plus 2 zdrowia. Dzięki. A powiedz mi, bo też patrzę na ten opis tego ruchu i tu jest napisane, że jeżeli mój ten pacjent ma wounded condition, to może go usunąć. Czy condition to jest ilość ran właśnie zdobytych, czy to jest jakiś taki warunek, stan? Nie, to jest chyba stan, który możesz uzyskać, bo tak. To zdrowie nie, spadek zdrowia nie oznacza jeszcze, że jest się rannym. Raczej, że jest się osłabionym, pobijanym. Dobrze, a stan rozumiem. Ranny to już jest konkretny stan. Chyba Wietak nie był ranny. W sensie nie miał tego stanu. Nie. Go się bierze gdzieś, tak. Teraz nie pamiętam. Go się chyba w wyniku jakiegoś ruchu się go, w suffer moves się go bierze. Gdzieś przy Endure Harm bodajże, i on chyba jest w ogóle asetem. Dobra. Tak, przy ruchu Endure Harm można dostać oznaczenie, że jest się wounded albo maimed. Tak. Także tam to wchodzi wtedy. Miałeś jeszcze opportunity. Więc pomyślę jeszcze, jak je wpleść gdzieś. A póki co przenieśmy się. Myślę, że jest już wieczór. I Ingeborga szykuje się do odprawienia, tak? Jakiejś formy rytuału? Jak to wygląda? Co ty chcesz zrobić? Wiesz, ja wyobrażałam to sobie tak, że po prostu siedzę, patrząc w ogień i myśląc intensywnie o tych elfach, o informacjach, które, o tym, co o nich wiem, zastanawiając się, gdzie ich szukać, i zaczynam coś widzieć w ogniu. I to jest mój nowy aset, który polega na wróżeniu z ognia, jakby widzeniu osób albo miejsc, zbieraniu informacji o nich poprzez patrzenie w ogień. Dobrze. Więc patrzysz w płomienie i szukasz w nich jakiegoś znaku, szukasz w nich kształtów, szukasz w nich może sylwetek elfów, może widoku ich masek. Z tym mi chodzi o to, że ja jeszcze ich nie szukam, tylko po prostu coś mi się zaczyna układać z tych płomieni. Ja najpierw, nie wiem, bezmyślnie trochę nucę jakąś melodię, jakąś pieśń, którą nuciła Ingegerda, moja opiekunka, ta szamanka plemienia mojego. I w ogóle nie pamiętam, co to była za melodia, ale ona ją nuciła podczas rytuałów. Myślę, że w trakcie, kiedy nucisz i wpatrujesz się w te płomienie, to one zaczynają, znaczy one jak to ogień tańczy i układa się w kształty, które zawsze przez ułamek sekundy dla ludzkich oczu i dla ludzkiej duszy, która wszędzie szuka kształtów znajomych, przybiera je, potem je zmienia, zanim zdążymy sobie uświadomić, co widzieliśmy, co to mogłoby być. Patrzysz w płomienie i zaczynają przypominać ci tańczące sylwetki ludzi. A może nie ludzi, bo zauważasz na ich twarzach maski. Widzisz, jak tańczą dookoła ognia, widzisz to w ogniu, więc to wszystko zlewa się i może to wszystko tylko ci się wydaje, ale kiedy nucisz tą melodię, uświadamiasz sobie, że pamiętasz słowa i zaczynasz, już od dłuższej chwili śpiewasz tą pieśń razem ze słowami. I teraz rozumiesz, dlaczego ci się przypomniała, bo to była opowieść o elfach. I elf w opowieściach ludzi mają zawsze tą samą cechę. Wszystko robią za coś i zawsze przychodzi moment zapłaty, a w większości tych opowieści o elfach elfy żądają obiecania im czegoś w przyszłości albo mówią rzeczy w rodzaju zapłacisz mi tym, co znajdziesz w swoim domu, a czego się nie spodziewasz i tego typu różne rzeczy. I kiedy widzisz te tańczące sylwetki,
w dziwnych maskach. Jesteś już pewna, że to nie są przewidzenia, jesteś pewna, że to jest obraz, że twoje myśli, twoje skupienie i twoja pieśń przynoszą skutek. To masz wrażenie, że oni wszyscy odwracają się w twoją stronę, a Tjorvi podrywa się przestraszony do lotu. To wybudza cię z tego transu zupełnie. Ja czuję takie narastające podniecenie też i bije mi serce mocno, bo nigdy przedtem nie byłam zdolna do żadnego rytuału. Tak jakby bogowie drwili ze mnie, wybrali mnie, a nie dali mi żadnych mocy. Oprócz pytania kruków, które mi towarzyszyły, ale... Jesteś pewna, że zobaczyłaś ich? Jesteś pewna, w czym jest już nuta niepokoju, że oni zobaczyli ciebie? Że oni zobaczyli ciebie. Mnie. Mhm. Ale przede wszystkim jesteś pewna, że jeśli będziesz chciała ich pomocy, oni już wiedzą, co jest dla ciebie najcenniejsze i kto jest twoim najbliższym przyjacielem. I jesteś pewna, że nie zażądają niczego innego, tylko właśnie tego. I dlatego Tjorvi wzbił się do lotu przestraszony. I to jest to, co wynika z samego ruchu. Uświadamiasz sobie, że z przysięgą wiąże się, jak to tam jest ujęte. Przykro mi, że zinterpretowałem waste resources jako stratę twojego przyjaciela, no ale trzeba twórczo interpretować te rzeczy. Nie było waste resources, ty zinterpretowałeś drugi rzut. You destroy an important object chyba. Ja połączyłem je w jedno i to samo, ale konkluzja jest taka, że możesz albo uświadamiasz sobie trudność, jaka wiąże się z tym dotrzymaniem tej przysięgi. Możesz albo jakby brnąć w nią dalej i mieć minus dwa momentum i starać się jakoś poradzić sobie z tym, co cię czeka, albo możesz zrezygnować z tej przysięgi. Uznać, że to zbyt wiele. Jaka jest twoja decyzja? Wybiegam na zewnątrz i pytam kruki. Wołam kruki. Wspinam się na palisadę. Także wiatr łopocze moją suknią i rozwiewa mi włosy, rozplata mi włosy. Myślę, że zaczyna padać deszcz, a ja podnoszę ręce i krzyczę do moich kruków. Nie wzywam. No to jest jakiś ruch? Tak, to jest rytuał augur. I zadaję im pytanie, czy mogę... Czy mogę się tego podjąć i zachować Tyrwiego? No to rzucaj. To jest nawet... Zastanów, jaki to jest ruch. Przyznam, że zapomniałam. To jest po prostu ten augur? Po prostu. Właśnie? Tak, tylko jesteś... że... Tylko, że jak ja to mam... Czy ja po prostu rzucam na łyc i tyle. Jak to jest opisane w tym asecie? Kiedy przyzywasz grupę kruków i zadajesz im jedno pytanie, rzuć plus łyc. No to tak. Czyli po prostu na łyc. Rzucam i tyle. I tam jest pewnie objaśnione, co się stanie, jak ci się uda, albo jak ci nie uda. Mhm. Tak. I jeszcze mam plus jeden, ponieważ mam ten rytuał trochę podbity. Dobrze. Czyli Czyli wits i plus jeden. Nie. Tak? Dobrze zrobiłam? Wow. I to jest 7 przeciwko 2 i 1. Okej. I co się wtedy... Co tam się dzieje na stronie kit? Na pełnym trafieniu interpretuję ich to co one do mnie kraczą jako pomocny omen, no i mówimy, jaka jest odpowiedź, można zapytać też wyroczni. Mhm. I dostaję do tego jeszcze trzy momentum tak naprawdę, bo mam 2 plus 1 z ulepszenia.
kiedy już czyli one są pomocne po prostu. Że przylecą. Ja jestem zdesperowana. Wali mi serce już... po tym, co zobaczyłam. Jestem podniecona tym, że w końcu coś się udało, coś się nagle ruszyło w tych w rytuałach i jestem przerażona równocześnie tym, co zobaczyłam. Lecą od strony lasu. Lecą na ciebie chmarą. Jest już prawie wieczór, więc ale jeszcze odcinają się na tle wieczornego światła i zielonej trawy pomiędzy czerwoną skałą a linią lasu. Przylatują, siadają na palisadzie, siadają na tobie, latają wokół ciebie, wirują. Ktokolwiek widzi to z dołu, z osady, na pewno jest przerażony i wzdycha do bogów, zastanawiając się, kim jest ta kobieta, ale twoje myśli są zupełnie gdzie indziej. Próbujesz usłyszeć, wyczuć, co mają ci do powiedzenia. I czujesz to, co potwierdza się to, co mówiła ta dziwna kobieta na jeziorze. Że one są z tobą i one prowadzą cię drogą zemsty. I są po to, żebyś... Czujesz tak, jakby były po to, żebyś pamiętała, jakie jest twoje zadanie, jaki jest twój cel i jaki jest twój dług wobec tych, którzy nie żyją. Czujesz, że nie możesz zawrócić z drogi, jaką obrałaś. I że jeśli będziesz nią podążać konsekwentnie, to może udać się ocalić wszystko. Ale jeśli zawrócisz i zawahasz się, to wszystko stracisz. Mhm. Więc może zaryzykowanie losu swojego przyjaciela jest bolesne, ale czujesz wyraźnie, dobrze, że jeśli się cofniesz, tyle to stracisz słów, go ja już i wiem. Tak. Dobrze. Co robisz? W kwestii ja przysięgi. Jestem... dziękuję krukom i biegiem w tym deszczu i taka cała z szeroko otwartymi, błyszczącymi oczami zbiegam z tej palisady, mijam jakiegoś strażnika. Wbiegam do tej wspólnej sali i składam przysięgę. Dobrze. Więc masz minus dwa momentum. I przysięga jest złożona. Czy teraz sobie odejmuję momentum? Tak, tak, tak. Świetnie, bo na wyzwaniu kruku uzyskałam 3. Czy wyruszacie skoro świt? Tak, ale... Ja mam pytanie techniczne. Czy tutaj threat to jest to, co ja mogę stracić? To sobie wpisuję pod tą przysięgą? Czy jak to wygląda? Bo tu jest coś takiego. Tak? To jest jakaś mechanika, nie wiem, czy... To jest mechanika, tak? Czy ja sobie mogę tak za pamięci wpisać, że... Ja myślę, że to... Teraz nie jestem pewien, bo te karty postaci na Roll20, one są także z Iron Sword Delve. Nie wiem, czy to nie jest... Threat to jest... Okay. To nie jest ten poziom zagrożenia po prostu, który się wpisuje? Nie, to coś się wpisuje. Okay. Jeśli to nie to, to tak. Będzie do sprawdzenia po prostu. Dobrze. On też ma jakiś pasek 10-fragmentowy, który można zapełniać. To jest, tak. Rozumiem, coś, co może pójść. Możliwe, że to jest coś z Delva, czego jeszcze nie, bo nie kojarzę takiej mechaniki. Poczytam sobie później. Na razie to zostawmy. A ja mam pytanie. Jeśli wyruszamy kolejnego dnia, to jest taki ruch jeszcze, jak Sojourn, którego nie używaliśmy dużo, a on jest fajny. Bo to jest ruch odpowiadający za to, że jakaś społeczność cię gości i tam możesz wtedy wypoczywać i się leczyć i tak dalej. Bo byłem ciekaw, ponieważ jest ruch make a camp, czyli odpoczywanie w dziczy, ale pytanie, co jeśli masz łóżko i dach nad głową i od tego jest Sojourn. Dobrze. Więc ta noc spędzona w Czerwonej Skale brzmi jak Sojourn i chyba ja go rzucę. To są nawet dwie noce, bo wy dotarliście poprzedniego dnia, przespaliście się i zrobiliśmy tą naradę jakby kolejnego dnia, więc jak najbardziej możecie... Dobra, więc rzucam na serce, dodaję plus jeden, ponieważ w tamtym momencie jeszcze mam bonda z Czerwoną Skałą. Strong hit 8 na 4 i 2. Czyli
Ja i wszyscy moi towarzysze, to Brago, jakby twój wybór, czy korzystasz, czy trzymasz się lasu, mogą wybrać dwie rzeczy z poniższej listy. Polecam sobie rzucić okiem na ten ruch, bo ta lista jest dość długa, ma 9 pozycji, nie 8. No ale są tu wszelkie rzeczy leczące, które moglibyście chcieć. Więc ja sobie na pewno wezmę Consort, żeby uleczyć sobie 2 Spirit, zwiększając go z 3 do 5. A ile jest Max Spirit? To jest 5? Czy... Aha, okej, ja mam maksa. I wezmę sobie planowanie, żeby wziąć sobie 2 momentum. Możemy wybrać dwie rzeczy, tak? Nie można dwa razy tej samej. Raczej nie. To ja na pewno biorę 2 momentum. To jest jedno. I drugą rzecz... Aha, drugą rzecz też biorę. Ja wybieram tak chyba samo. Zrobić take a quest. Jeszcze na plus 1 jakąś przysięgę złożyć. Nie mam wystarczającą ilość przysięg. A w jakich sytuacjach się używa spirita, ducha? Na pewno się go traci przy porażkach, tak. Jak masz pay the price na sensowny. Jest to zasób, który po prostu jak się go straci zupełnie, no to można nawet stracić postać, bo ona wpada w rozpacz i tak dalej. To są po prostu takie Dobra. Duchowa wytrzymałość. Duchowe zdrowie. I wiecie, zastanawiam nawet nad tą przysięgą. To jest podejmij misję. Czy jest jeszcze coś, czego Czerwona Skała potrzebuje? Tak, spójrz, czego ta społeczność potrzebuje. Z jakimi problemami się mierzy. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze poza tym, o czym wiemy. No jest skłócenie. W sensie taka niestabilność. Ja zastanawiałam się, czy jakoś mogę podbić zaufanie Czerwonej Skały do Wietara. Ale ja mam małe pole manewru tutaj dość. Bo ja sama jestem najbardziej podejrzana jako obca. Więc... się zastanawiam, czy mogę coś sensownego. Znajdę Wietarowi dobrą partię który musi nastąpić. Tak. Będziesz tę przysięgę wypełniać, dopytując Wietara o jego gusta i pragnienia. I potem po powrocie. Pragnienia Wietara wcale niekoniecznie muszą być dobrym wskaźnikiem. No to, dokładnie, czego on pragnie, to też będzie czego wszystko. Potrzebuje, to myślę, że mogą być dokładnie, tak. Potem... tak, ta przysięga się wypełni na weselu. Czy myślisz, że to jest dokładnie to, czego ta społeczność potrzebuje? Wydaje mi się, że jak złożysz taką przysięgę, to się okaże prawdą, że tak właśnie jest. Twoja przysięga tego dowiedzie, a jak nie, to nie. Dobra, ale mogę spróbować złożyć, że też nie wiem, czy wzmocnię pozycję Wietara w oczach Czerwonej Skały. W sumie wszystko, co robię, to jest działanie na tą... Jakby... So-so. Jak bardzo chcesz, trochę... Nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy jest sens. Myślę, że efekt powinien być bardziej wymierny, w sensie co to znaczy zwiększyć pozycję. Dobra. To ponieważ ja nie mam zdrowia do leczenia, ani ducha do leczenia, to mogę wziąć tam zapasy. Ale zapasy mamy chyba też na maksie. Tak? Mamy na maksie. Tak. Przysięga może być, że ten, żeby Gniewomir i Siemowicz złożyli żelazne przysięgi, że będą służyć Wieterowi. Albo, że Gniewomir, nie wiem, pochyli czoła przed Wietarem, zwróci honor. On już to zrobił. Jakby... No tak. Że społeczność z Czerwonej Skały doceni Braga. Okej, to jest fajne. To ja to biorę. I dodaję plus 1, tak? Na tym jak... Tak, to nie jest epic, tylko dopisz sobie 6 kratkę na poziom trudności. Rzucasz monetą za każdym razem, kiedy wykonujesz milestone i tylko na resztę zapisujesz postęp. Czy to jest epic? Czy... Nie, to jest 6 poziom, którego nie ma. To jest... Już ci powiem, jaki to będzie. Mateusz, ja mam na przykład osiągnąć status w Czerwonej Skale poprzez wygnanie stworów i to jest extreme u mnie. Okej. Okay. Ale myślę, że zwiększenie
Myślę, że to jest dangerous. Żebyś to już wypełniła, żebyśmy nie mnożyli samych trudnych tych, to nie znaczy, że od razu Brago zostanie wodzem i ulubieńcem wszystkich, ale że będzie jakieś rozpoznanie, które sprawi, że będzie bardziej ceniony albo zaakceptowany. Okay, dobra. I myślę, wydaje, że to wystarczy dangerous, że już nie musimy to tego eskalować. To ja rzucam na to. Twist, ta przysięga także kończy się na weselu. Czyli się umyje tak i ładnie to ubiorę. Zbierzamy do trójkąta. Nie? Dobra, i modifier plus one. No i zobaczmy, teraz będzie znowu jakaś pewnie... O, wicked. Przy składaniu przysięgi wicked oznaczało... Ja mam, mam więcej pytań niż odpowiedzi, co się zgadza, bo ja właściwie nie wiem, jak tego dokonać. Tak. I tam jest plus jeden momentum, tak? Mhm. Chyba tak. Tak, jest plus jeden momentum tak. I powiedzmy sobie, czego szukam, żeby znaleźć jakąś właściwą ścieżkę w tym kierunku. No to ja właściwie wiem, no, ruszamy w kolejnej misji i myślę, że dobrze by było zdobyć jakiś namacalny dowód działalności Braga na rzecz Czerwonej Skały. Więc to byłby jakiś kierunek. Wyruszacie wcześnie rano, żegnani skinieniami głowy, poważnymi spojrzeniami. Czujesz się dużo lepiej, Wietarze, i wszyscy jesteście zdeterminowani, wyspani, pewni może nie tego, jak uda wam się to zrobić, ale że musicie to zrobić i wiecie, w którym kierunku należy się udać. Te spojrzenia, które was żegnają, są poważne, czasem może nieufne, ale przede wszystkim pełne pytań. To kolejna wyprawa wodza w dziwnej sprawie. Wszyscy wiedzą, co mówi Wietar, że robi to dla Czerwonej Skały, ale znów wyrusza z tym dziwakiem Brago i z obcą kobietą, która... Wczoraj biegała po palisadzie i rozmawiała z grukami. Więc wyruszacie żegnani przez pełne niepewności i pytań spojrzenia mieszkańców. Powiedz mi, Wietarze, czy chcesz wędrować tą samą trasą, którą kiedyś obraliście do Ciemnopola z Radomirem i z Latą, czyli do rzeki, gdzie weźmiecie łodzie i popłyniecie w górę strumienia, a potem przez las na północ? Czy wtedy też mieliście alternatywną drogę, która wiodła jakby prosto przez las i wzgórza? Krótszą drogą, ale za to rzeka to zawsze jest pewniejszy szlak. Ja tę decyzję uzupełnię opinią Brago o terenie, ponieważ Brago pewnie teren zna znacznie lepiej. Mhm. Zwłaszcza, że zmieniła się pora roku z jesieni na wiosnę, więc teren jest inny. Myślę, Brago, że wiesz, że o ile trasa rzeką normalnie byłaby lepsza, przynajmniej lepsza dla Ingeborgi i Wietara, bo podróż wodą, nawet w górę rzeki, ale przy wiosłowaniu jest pewniejsza, jest bezpieczna, widać oba brzegi, w razie czego można nawet przespać się na łodzi. Ma dużo zalet i też trudniej pobłądzić. Mhm. O tyle jest wczesna wiosna i wiesz, że strumień będzie wezbrany. Rozumiem. Wody mogą być zbyt szybkie i zbyt bystre, żeby dobrze płynęło się w górę, więc skłaniasz się raczej ku temu, żeby iść na przełaj na północ przez mi las. Na ten przełaj także jakby podpowiada nos w ten sposób, że ja trochę chcę patrzeć na las i zbierać informacje o zmianach, które w nim zachodzą. Czy na przykład im bliżej pochówku giganta, tym ta klątwa jest silniejsza czy słabsza. Próbuję się zorientować w tym. Więc ja też bym się skłaniał na przełaj. Dobrze. Czy Wietarze zgadzasz się z opinią Braga? Mhm. Dobrze. Więc wyruszacie.
Wtedy droga do Ciemnopola zajęła wam chyba ponad 2 dni. Teraz trzeba będzie liczyć ze 3 dni drogi. Jeśli pogoda dopisze, a poranek jest zimny i rześki, ale niebo jest czyste. Po tej wczorajszej krótkiej ulewie znów wiatr zabrał chmury gdzieś na wschód, a z zachodu nie przyniósł nowych, więc znaczy ze wschodu nie przyniósł nowych od morza, więc jeśli pogoda wam dopisze, a tobie, Brago, wydaje się, że powinna być nie najgorsza i sprzyjająca, to może uda wam się dwa dni, jeśli utrzymacie dobre tempo. Dobrze, więc trzeba ustalić, jaka droga jest przed wami. Myślę, że droga jest niebezpieczna, czyli podróż to jest ten drugi szczebel podróży. I co? I przed wami ruch przedsięweźmij podróż. Kto chce go wykonać? Brago? Jestem gotów. Brago jest chyba najbardziej uzdolniony w tym kierunku. Czyni. Czyń, co masz czynić. I dodaję do tego, że tutaj jest, jeśli wyruszacie... Aha, dobra, ale nikt z nas już nie ma więzi. Z Czerwoną Skałą. Jak nikt nie ma więzi? Ja mam więź z Czerwoną Skałą. Tak? Jest oczywiście pytanie, że jak wyruszamy, to jeszcze mamy, ale... Ja to chciałbym mieć więź z lasem, przynajmniej. Jeżeli mówimy o Fiction First, to trochę się to dzieje. Tak, nie, tutaj bardziej chodzi po prostu o tą zasadę, że jeśli wyruszacie za pierwszy fragment podróży, jeśli wyruszacie ze znanego miejsca, to z community, z którym macie bond, to jest +1. Ja mam więź na 1. Myślę, że tak, jakby całościowo. Jakby Fiction First, myślę, że też tak myślę, że to tak, że takie wsparcie, jakie to daje, i znajomość terenu, to ma +1, ktokolwiek z was by rzucał. To Ingeborga chcesz rzucać? W związku z więzią? Ale ty masz więź, tak? Dobra. No, jak ty masz, to ty jesteś tym lepszy chyba, bo ty chyba coś tam masz do tego jeszcze. Nie mam nic. Osoba, która ma najwięcej wits. Kto ma najwięcej wits? Mam 2. To się rzuca na wits? Tak. A tak, ale ja też mam 2. A, na to ty rzuć ten pierwszy kawałek. To co ja? Bo ja z Czerwoną Skałą nie mam wielkiej więzi. Przecież tam mnie mają za głupca. Okej. Znasz teren w przeciwieństwie do mnie, no ale dobra. Gdzie to jest? Quest moves? Nie. W adventure moves, undertake a journey. A, jest. Sorka. I modifier mam +1, tak? Proszę. Doskonale prowadzę. Nie dość, że udany rzut, to jeszcze jest jakaś sprzyjająca okoliczność. Dobrze, więc przede wszystkim możecie sobie wybrać albo zaznaczacie progres podróży, czyli po prostu 2 kratki przy Dangerous, albo zaznaczacie postęp i bierzecie jeszcze 1 momentum, ale tracicie 1 zasoby. Chyba zwykłe tempo. Myślę, że nie ma co chyba zasobów spalać, moim zdaniem. Nie ma co spalać zasobów. Jednego momentum. No dobrze, z kolei zasoby z mojego punktu widzenia są dosyć łatwo odnawialne, bo ja poluję. A, no chyba. Okej, okay, to jestem skłonny się zgodzić. Czyli jeden momentum, tak? Mamy +1. Tylko to chyba bierze osoba, która wykonywała rzut, tak? Nie wszyscy. Tak, tak. A zasoby są wspólne? Tak. Tak. To chyba, że skoro zasoby wspólne spadają o 1, to może momentum też wszyscy o 1. Bo jeden zasób jest indywidualny, a drugi grupowy, więc może skoro supply jest grupowy i spada o 1, to wszystkim momentum o 1. Nie ma takiej... Jakby, nie? Ale momentum nie jest zasobem grupowym, więc jakby nie ma powodu, no nie jest, żeby robić taką analogię. Ale chodzi, że ruch jest niesprawiedliwy, bo ruch zabiera
trzy jednostki, powiedzmy. No nie, jest sprawiedliwy. Czy... Mówi, jak chcesz momentum, to możesz kosztem supply je wziąć. I to twoja decyzja. Może wiem, chcesz bardzo zrobić momentum. Zasoby są. Ale w języku angielskim you odnosi się do ty lub wy. Tak, ale... No, ale dobra, nie, to jest chyba taka, że ten, kto... Bo inaczej nie byłoby sensu, żeby w ogóle jakaś osoba robiła pojedynczy ruch, prawda? Tylko... Co jest? Dobrze. Przy Undertaker Journey jest to trochę prawdą, moim zdaniem, ale... No ja mam momentum dobra, na nieważne, plus 9, jest chyba tak, że... Masz plus 9 na momentum? No to nie traćmy tego supplya w takim wypadku. No masz bardzo dużo momentum. Mam dużo momentum i... Okay. No. Dobrze, więc... Ewentualnie jakieś opportunity. Przez pierwszą część drogi wędrujecie przez odkryty teren na północ od Czerwonej Skały. Czerwona Skała w ogóle jest otoczona przez takie łagodne, porośnięte trawą wzgórza, ale im bardziej na północ, tym więcej przebija spod trawy skał. Ich jasnych, raczej kruchych skał. I teren się podnosi, a potem zaczyna się las. I droga pnie się w górę i w górę cały czas. To nie są strome zbocza, to nie jest wychodzenie na szczyt. Po prostu cała ziemia tutaj podnosi się i każde kolejne wzgórze, jakie pokonujecie, jest nieco wyższe od poprzedniego. Las też jest w tym miejscu podobny jak na zachód od Czerwonej Skały. I też te lasy, Brago, dobrze znasz. Zapuszczasz się tu. Ale jest tutaj właśnie sporo skał, kamieni, takich potężnych głazów omszałych od północy, pod którymi można przysiąść i odpocząć. A tu jest zdrowiej? No i jest też pełno tej skazy, której serdecznie nienawidzisz, którą ty widzisz w każdym detalu, ale Wietar z Ingeborgą również zauważają jej żniwo. Pełne jest robactwa. Gdziekolwiek przysiadacie, by na chwilę odpocząć, to nie trzeba szukać daleko, żeby zorientować się, że gdzieś tuż obok wyłazi spod liści pająk albo w starych, zeszłorocznych, suchych liściach sunie wąż czy jakieś dziwne, duże chrząszcze, na które, jak ci się wydaje, Brago, nie jest jeszcze pora. Więc las żyje, ale to jest takie życie, które przyprawia was trochę odreszcze. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu, liście jeszcze nie pojawiły się na drzewach i wpada dużo światła. I to dzienne, jasne, wczesnowiosenne światło pomaga wam utrzymać dobre tempo i pomaga wam podtrzymać się na duchu. Więc kiedy docieracie na nocleg w miejsce, którego go szukałeś i na które się nawigowałeś przez cały czas, to jest taka dość duża skała, która jest taka nawiśnięta trochę, że nawet gdyby padał deszcz, to was przed tym deszczem w dużej mierze ochroni, a pod spodem sucha, jest tam dużo takich suchych liści, suchej ściółki, oczywiście też dużo więcej robactwa niż byłoby normalnie, ale no jest to najlepsze miejsce na obóz. I docieracie do niego, wszyscy jesteście susi, wszyscy macie całkiem sporo sił i wszyscy macie, trzymacie ducha. I tak wiecie, że ten las jest skażony i to wszystko nie dziwi was już i nie przeraża aż tak bardzo. Raczej tylko umacnia w was przekonanie, że trzeba przejść do przodu i zrobić to, co powinno być zrobione. Chcecie jeszcze coś zrobić, czy chcecie rozbić obóz? Obóz chyba. Się wydaje, obóz. Że... No my kończymy. Idziemy, tak? No to jeśli trzeba obozować, ale nie... Czyli... Nie zbaczamy chyba z drogi. Tak. Dobrze, czyli rozkładacie obóz na noc, w całym dniu wędrówki, bez żadnych przygód i wydarzeń. To rzucacie plus supply, więc to tak naprawdę ktokolwiek. No ma znaczenie o tyle, że jeśli ktoś będzie brał jakiś momentum albo plus spirit, no to też nie wiem, czy to nie biorą wszyscy. To jest dobre pytanie.
Macieju, faktycznie, jak to działa. Ale tutaj jest wyszczególnione, że jest you and your allies may each choose to. Aha, okej, czyli tak, czyli to jest tak jak z tym Sojourn, okej. Czyli po prostu każdy będzie sobie mógł wziąć jedno albo dwa. Dobra. Tak, tak. No to czyli takie rzeczy jak... Ingeborga, rzucałaś drogę i kończymy twoją drogę tym obozem. Rzucisz? Tak, okej. Tak, no bo tutaj jest na supply, a wszyscy mamy ten sam. To jest... Lady Camp, tak? Bez modyfikatora. Tak? Tak. Znaczy plus supply po prostu, czyli nie ma żadnego. Tak, no ale to się sam ustawia. What? Jestem bez nadziei. No nie, to jest po prostu... To jest... jeśli spalisz momentum, to zamienisz tą straszną klęskę w wielki sukces. Więc... Ale spalisz momentum. Bez sensu. A to jest komplikacja, czyli to jest... Aha, tak, to jest porażka i... Tak. I mamy pay the price. Jak nam dobrze szło, może komplikacje jakąś wskoczymy. Co wy na to? Nie, wybieraj, nie wiem. No ile mam motywacji? Metru spalić całe? Dajcie spokój, będą trudniejsze rzeczy. Nie. Dobrze. Czyli dobrze, czyli zrobimy tak. Wkurzyliście lokalną czarownicę i rzuca na was klątwę. Ale nie wykorzystaliśmy naszego opportunity do Undertake a Journey, to może to się teraz... Zdiweluje. Więc rozkładacie obóz pod tą skałą. Pod tą skałą, którą wybrał Brago. Wieczór przychodzi chłodny, tak jak poranek. No ale jesteście przygotowani na chłód. Jesteście przygotowani na chłód i jesteście przygotowani na to, że trzeba będzie rozpalić ogień, żeby zasnąć w spokoju. No proszę, ciekawe. Bardzo. Ale faktycznie jest opportunity chyba, z którego nie dostaliśmy jeszcze nic, także proszę o nim pamiętać. Powiedziałeś ciekawe, a może dla słuchaczy warto powiedzieć, czemu taki coś jest. Tak, bo ja sobie rzucam na te tabelki, kiedy mam te wszystkie pay the price i różne rzeczy, które mają wynikać po prostu z ruchów i ich konsekwencji. I rzuciłem sobie na plot twisty, no bo tutaj mamy complication. Two seemingly unrelated situations are shown to be connected. Ale najpierw rozstrzygnijmy po prostu normalne skutki nieudanego robienia obozu. Aha, no, tracimy to opportunity, no comfort, które mieliśmy. Tak. Pay the price, tak. Więc tak, rozkładacie obóz i kiedy próbujecie i robi się chłodno, więc owijacie się cieplej wasze opończe, wasze skóry. Ktoś rozpala ogień. I pomimo, że jest sucho i jest pełno liści, ten ogień nie chce się rozpalić. I kolejna i kolejna próba. Jest już całkiem ciemno. Czy krzemień jest zły? Ale wszystko jest jakby w porządku. Wydaje się, że chłupka nie zawilgła, że po prostu tak jakby ogień nie mógł się zapalić i już. I kiedy jest już niemal całkiem ciemno, a wy dalej i bardzo, bardzo zimno, zauważacie między drzewami, nieco na zachód od miejsca, gdzie jesteście i trochę powyżej was, światło. I to nie jest światło ognia, chociaż migocze tak jak ogień, ale jest zupełnie białe, a nawet niebieskawe. Wygląda tak, jakby ktoś palił jasno-błękitne ognisko. I to jest bardzo dziwny i niepokojący widok. I co jakiś czas to światło jakby przygasa albo migocze, tak jakby rzucało cienie, tak jakby drgało, albo tak jakby ktoś je zasłaniał, albo tak jakby ktoś przebiegał, albo tak jakby ktoś tańczył wokół tego niebieskiego ogniska. Wam jest zimno, jest zupełnie ciemno. A ty, Ingeborgo, jesteś pewna, że te tańczące sylwetki noszą maski. I kiedy dotykasz delikatnie Tiorwiego, to czujesz, że on cały drży.